Rząd Irlandii nie zapłacił okupu hakerom. Atak hakerski. Irlandzki rząd nie zapłacił okupu. Hakerzy zaatakowali system informatyczny odpowiadający za usługi medyczne w Irlandii. Rząd poinformował, że nie zapłacił okupu sprawcom. Rząd Irlandii jest w posiadaniu klucza deszyfrującego po ubiegłotygodniowym cyberataku typu ransomware na systemy informatyczne publicznej służby zdrowia HSEN, przekazała w czwartek agencja Reutersa. Zaznaczono, że władze nie zapłaciły okupu. Atak typu ransomware HSE poinformowała 14 maja, że padła ofiarą cyberataku typu ransomware, który wpłynął na wszystkie systemy informatyczne zapewniające podstawowe usługi medyczne w Irlandii. Tego samego dnia premier Michael Martin zapowiedział, że rząd nie zamierza płacić hakerom okupu. Jeszcze wcześniej odpowiedzialny za administrację wiceminister Rossian Smith ogłosił, że ten najprawdopodobniej najbardziej znaczący cyberatak na państwo irlandzkie był dziełem zagranicznej grupy cyberprzestępców nastawionych na wyłudzanie pieniędzy. Gdzie prowadzą tropy? Według gazety Irish Times, za atakiem stoi rosyjskojęzyczny cybergang, który wprawdzie przekazał klucz deszyfrujący, ale nadal grozi udostępnieniem w darknecie informacji, w tym danych osobowych dotyczących pacjentów, jeśli okup nie zostanie zapłacony. Podczas ataków typu ransomware złośliwe oprogramowanie blokuje dostęp do systemów komputerowych lub wrażliwe dane, a za ich odblokowanie żądany jest okup. Atak spowodował poważne zakłócenia w działalności szpitali i przychodni, które zostały pozbawione dostępu do elektronicznych baz danych, co z kolei zmusiło część placówek do odwołania rutynowych wizyt i zabiegów. Nie miał on natomiast wpływu na sprzęt w szpitalach, który jest uruchamiany oddzielnie od systemów informatycznych, ani na szczepienia przeciw COVID-19.